Hej! Dzisiaj podróżujemy. Gdzie? Dzisiaj podróżujemy do Argentyny. Do Argentyny. Zapraszamy. Z tej strony Agata Kempa i... Tomasz Cynowiec. Lub bezpośrednio. To jak już zapowiedzieliśmy, podróż do Argentyny. W Argentynie jeszcze nie byliśmy. Spotykamy się w Argentynie ze względu na to, że tam się rozpoczęły prawybory. Znaczy, prawybory się już odbyły i teraz będą wybory, bo prawybory były w sierpniu, mhm. a w październiku odbędą się zasadnicze wybory. I w Argentynie w tym roku są to zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne do obu izb parlamentu. No właśnie, ale zanim o tym, jakie są wyniki i tak dalej, to może trochę wprowadźmy osoby, które nas słuchają. Jeśli nie wiecie. O Argentynie, o ustroju i tak dalej. Trochę właśnie do tego, jak w ogóle wyglądają wybory w Argentynie. Tak, jak chodzi o takie ogólne informacje, to w Argentynie jest system prezydencki. Oznacza to, że na czele rządu stoi prezydent. Jakby on jest jednocześnie prezydentem i tym, mhm. kim u nas w Polsce jest premier. Argentyna jest państwem, w którym demokracja zasadniczo nie bez problemów, ale jakoś działa. Jak popatrzymy na indeks demokracji, to jest taki najpopularniejszy wskaźnik tego, jak demokratyczne jest państwo. Niedoskonały, ale tak jak mówię, najpowszechniejszy i mimo, swo mimo swoich wad tak orientacyjnie warto do niego sięgać. Argentyna jest demokracją wadliwą i te oceny ma w zasadzie dojść zbliżone do Polski. Chociaż no, ja bym tam powiedział, że Argentyna, mimo że od nas jest ciut wyżej, ja bym powiedział, że ciut gorzej ta demokracja u nich wygląda, no, ale to głównie ze względów takich powiedziałbym społecznych, ponieważ mm. Argentyna ma ogromne kłopoty gospodarcze, do niedawna jeszcze inflacja przekraczała 100% i ta inflacja dłużej się niż u nas utrzymywała. Ja pamiętam, że jak graliśmy na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze z Argentyną, to w takim łączonym środowisku, które interesowało się jednocześnie polityką i piłką nożną, funkcjonował taki żart wobec słabej gry naszej reprezentacji, że gramy tak słabo, że nasze posiadanie piłki może być w tym meczu niższe niż inflacja w Polsce. Gdzie nasza inflacja wtedy chyba wynosiła coś około 15-16%, po czym w żarcie dodawano: A co najlepsze, Argentyny też. To było oczywiście trochę naciągane, bo wtedy jeszcze trochę brakowało Argentynie do takiego poziomu, żeby, żebyśmy jednocześnie, chociaż chyba matematycznie to było możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne, żeby jednocześnie i nasz wynik był niższy. Natomiast to wskazywało to, że w Argentynie ta inflacja osiągnęła. Absolutnie gigantyczne rozmiary względem nawet Polski. No i oczywiście tak duże problemy gospodarcze pozostają nie bez wpływu na to, co się później działo w prawyborach i co będzie się działo w wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych. Natomiast. Mm -hmm. Kontynuuj, właśnie. Natomiast to, co charakterystyczne, to pewien system prawyborów, który odbywa się w Argentynie. Oczywiście prawy bory to jest coś, co znamy z wielu systemów. Najbardziej chyba są znane te amerykańskie, e, zwłaszcza prezydenckie e, tak. prawybory. Ale nam teraz trwają. Tak, są w bardzo wstępnym etapie, jeszcze pierwsze głosowania się nie odbyły. Natomiast amerykański proces wyborczy, jak i prawyborczy charakteryzuje się swoją dużą rozciągłością w czasie. No, oczywiście w Polsce też zdarzały nam się prawybory, przy czym w Polsce to wygląda tak, że po prostu jakieś partie decydują się. A na przykład przed tymi wyborami Nowa Nadzieja, czyli część składowa Konfederacji, zdecydowała się wybierać część swoich mm -hmm. przedstawicieli w prawyborach, swoje prawybory prezydenckie organizowała Platforma Obywatelska, ale generalnie prawybory w Polsce to nie jest coś, coś takiego bardzo powszechnego. Natomiast w Argentynie. Prawy mają charakter państwowy, mhm. są regulowane ustawą. E, ustawą, którą wprowadzono w 2009 roku, jest to ustawa o, o demokratyzacji e, partii politycznych, i chodzi w niej o to, żeby właśnie zdemokratyzować wewnętrznie partie polityczne. E, I prawy w Argentynie wyglądają e, tak, one się nazywają PESO. E, znaczy, Możliwe, że oni troszkę inaczej to wypowiadają, bo niestety nie posługuję się językiem hiszpańskim. I chodzi o to, to jest skrót, który po przetłumaczeniu nam wyjdzie, że to są wstępne, otwarte, równoczesne i obowiązkowe prawybory, ponieważ one są obowiązkowe, ponieważ każda partia ma obowiązek wzięcia udziału w prawyborach. I to jest też pewien etap, oprócz tego, że do czego zaraz przejdziemy, odbywają się wewnętrzne rywalizacje, to żeby wziąć udział w zasadniczych wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, daną ugrupowanie musi uzyskać 1,5% mhm. poparcia. Jeżeli nie uzyska takiego poparcia, no to nie wystartuje wyborach. Można to trochę porównać do tego, co my mamy w Polsce ze zbiórką podpisów. Mhm. I tutaj tutaj jakby pewnym analogiem. Czy w takim razie oni wcześniej nie mają zbiórki podpisów? E, nie. Przy czym e, u nich mogą się zarejestrować tylko partie polityczne, a partie polityczne, e, żeby istnieć, żeby nie zostały przez Komisję Wyborczą wykreślone z rejestru partii politycznych, w każdym regionie muszą e, utrzymywać odpowiednią ilość członków. E, e, regiony tam mają możliwość pewnej modyfikacji, ale generalnie to jest cztery osoby na e, cztery osoby na. E, Tysiąc obywateli. To jest dość wysoki wynik. Mm -hmm. Kraje Ameryki Łacińskiej charakteryzują się tym, że procent udziału obywateli w partiach politycznych jest zdecydowanie wyższy. My akurat jesteśmy krajem, który charakteryzuje się bardzo niskim wynikiem, i zasadniczo w Polsce, gdyby był taki wymóg, to co najwyżej czy partie polityczne, i to też nie jestem pewien, Platforma PiS i PSL byłyby w stanie się utrzymać jako zarejestrowane partie. Natomiast w krajach Ameryki Łacińskiej to jest, znaczy, to jest generalnie charakterystyka, że w tych państwach zazwyczaj większość obywateli do jakiejś partii politycznej należy. I te partie, które są zarejestrowane, one mogą się zgłosić, czyli muszą cały czas utrzymywać ten wysoki wskaźnik członkostwa. Startują w prawyborach. Jeżeli w prawyborach uzyskają 1,5%, wówczas mogą w zasadniczych wyborach startować. I to jest też tak, że w tych prawyborach one są, e, tak jak powiedziałem, e, obowiązkowe. To znaczy e, każdy obywatel ma obowiązek pójść, zagłosować. Mhm. Znaczy każdy, z pewnymi może wyjątkami. Generalnie prawo wyborcze w Argentynie pozwala głosować od 16 roku życia. Mhm. Natomiast do 18 roku życia nie jest to obowiązkowe. Zarówno jak chodzi o prawybory, jak i chodzi o wybory. Znaczy nie ma nakładanej kary grzywny w przypadku, jeżeli ktoś nie pójdzie głosować, i nie musi tu posiadać żadnego usprawiedliwienia. I tak samo jest z osobami, które ukończyły 70 rok życia. Dla nich również wybory nie są obowiązkowe w tym sensie, że nie jest nakładana żadna sankcja, jeżeli nie zagłosowali i w żaden sposób nie są w stanie tej swojej absencji wyborczej usprawiedliwić. No bo oczywiście siła wyższa, jakieś wypadki itd. To są rzeczy, którymi można swoją nieobecność na wyborach w Argentynie usprawiedliwić. I wygląda to tak, że to są prawybory organizowane przez państwo mm -hmm. i są organizowane w zasadzie na tych samych zasadach, co wybory. Czyli wyborca są to równoczesne. Czyli każdy wyborca, który idzie, musi się zdecydować, na kogo głosuje. Wskazując na tylko jedną partię polityczną mm -hmm. i w ramach tej partii politycznej wskazać albo w przypadku wyborów prezydenckich e, kandydata na prezydenta, albo w przypadku e, wyborów parlamentarnych wskazać odpowiednią listę e, kandydatów. Mm -hmm. e, I w ten sposób jednocześnie, jeżeli cała lista, e, wszyscy kandydaci danego ugrupowania łącznie mają powyżej 1,5%, no to przechodzą do tych wyborów. No i co ciekawe, no czasami jest tak, że w prawyborach z danego ugrupowania jest jeden kandydat, jedna lista. No i wtedy, oczywiście, głos na tą listę jest zasadniczo głosem, głosem po prostu na tego kandydata. I z tego względu prawybory nam bardzo dużo mówią o tym, co się stanie w wyborach. Zasadniczo możemy się spodziewać, że te wyniki nie będą drastycznie różne. Oczywiście kampania wyborcza jeszcze trwa. Oczywiście są pewne preferencje wśród niektórych ugrupowań. Zazwyczaj to są sojusze wyborcze kilku partii, mm -hmm. które wystawiają czasami konkurencyjne, czasami mieszane listy, bo w przypadku wyborów parlamentarnych to jest tak, że mamy do wyboru lista kontra lista, czyli wybieramy jedną całą listę blokowo. To no nie jest tak, że wybieramy tego kandydata, tego kandydata mhm. i później będzie mieszana lista, tylko wybieramy preferowaną przez nas listę, proponowaną przez dany sojusz bądź daną partię, która ma wewnątrz swojego ugrupowania frakcję. I też te wybory w Argentynie odbywają się dość często, ponieważ prezydent wybierany jest co 4 lata. Natomiast z parlamentem jest tak, tam jest wyższa i niższa, i niższa i, izba i, parlamentu, i do tej izby reprezentantów, czyli niższej izby, e, wybory odbywają się e, co dwa lata i mniej więcej połowa składu jest wymieniona. Mniej więcej z tego względu, że ze względu na wielkość, liczebność odpowiednich prowincji, one mają odpowiednią ilość kandydatów i są prowincje, na których przypada niepaszysta liczba kandydatów. W związku z czym, w zależności od tych wyborów, co dwa lata jest albo o jeden więcej, albo o jeden mniej. W związku z czym, tam jest kilku kandydatów różnicy co dwa lata, ile wybierają. To jest blisko połowa, ale to nie jest idealna połowa. Tak, na pewno ma to swoje plusy, bo dzięki temu możemy mówić na pewno prościej o kontynuacji prac parlamentu. E, tak, a oprócz tego, warto tutaj zwrócić uwagę, przed każdymi takimi mm -hmm. wyborami, Odbywają się prawybory. To jest akurat podobnie jak w Stanach mhm. Zjednoczonych. No i jednocześnie też co dwa lata wymieniana jest jedna trzecia Senatu i również tam na takiej samej zasadzie odbywają się prawybory. Później te wybory mają już charakter w przypadku parlamentu, charakter proporcjonalny. Więc troszkę inaczej, no bo w zasadzie można powiedzieć, że system prawyborów jest systemem Blokowej, blokowego systemu mhm. większościowego. No, natomiast no, wybieramy jedną konkretną opcję. Natomiast te opcje często mają wyniki bardzo zbliżone do siebie. Co jest bardzo, bardzo, takie, mhm. bardzo takie ciekawe. No i tak samo w przypadku wyborów prezydenckich, no zazwyczaj tutaj kontrkandydatów jest więcej, chociaż akurat w tym roku e, e, w tym roku e, zwycięzca tych praw wyborów, e, kandydat, który otrzymał najwięcej głosów i to otrzymał najwięcej głosów nie tylko jako indywidualnie, mm -hmm. tylko opcję, którą reprezentował, aby był jedynym kandydatem tej opcji, uzyskała więcej głosów niż wszystkie pozostałe. E, Opcje wyborcze razem, i tutaj można też jeszcze dodać, że wymogi na to, żeby kandydować mhm. na prezydenta w Argentynie są takie: że trzeba być albo urodzonym w Argentynie, albo być dzieckiem obywateli mhm. Argentyny. Co nie oznacza urodzić się Argentyńczykiem, no bo można się urodzić jako dziecko cudzoziemców, które nie nabyło obywatelstwa. Mhm. Co najmniej od dwóch lat posiadać obywatelstwo Argentyny. To jest właśnie w przypadku tych osób, które urodziły się na terenie Argentyny, ale nie nabyły obywatelstwa. Posiadać ukończyć 30 lat, odpowiednio długo zamieszkiwać się oczywiście na tym terenie. I co ciekawe jest sensus majątkowy, to znaczy trzeba mieć odpowiedni majątek bądź wpłacić mm -hmm. równoważną kwotę temu. No ona oczywiście może pochodzić wtedy ze, zbi ze zbiórki, natomiast no, jest to dość nietypowe jak na demokrację, że dajemy cenzus majątkowy kandydat kandydata na e prezydenta. Czyli teoria za nami, cieszę się, że nas wprowadziłeś w to, bo wygląda to inaczej niż w Polsce, myślę, że też wygląda to inaczej niż w większości tych państw, które kojarzymy. Ta, ale w ogóle jakby system prawyborów mhm. argentyńskich jest dość specyficzny. E Prawybory takie w formie mhm. państwowej są w bardzo wielu państwach, natomiast zazwyczaj jednak wyglądają inaczej niż te argentyńskie. Tak, tak, no a poza tym jak myślimy o demokracji, o tym jak ona konkretnie wygląda, no to zwykle gdzieś omawiamy, rozmawiamy i tak dalej, niekoniecznie na tym kanale, ale w ogóle o krajach Europy Zachodniej i USA ewentualnie jeszcze wchodzi w to Kanadę gdzieś. Chcąc... Nowa Zelandia, Australia. Tak, tak, więc tak, a... Amerykę Południową dużo, dużo rzadziej poruszamy, a tam też przecież są kraje demokratyczne. W każdym razie dziękuję tutaj za przedstawienie teorii. Myślę, że pora przejść do praktyki. Lato 2023 i odbywają się te prawybory. Na jesień będziemy mieli wybory. Jak one wyglądały, jak przebiegały? Yy, tak, no i tutaj trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że zasadniczo Scena argentyńska od lat, tam były też okresy bardziej, powiedziałbym, bliższe dyktatury niż demokracji, dzieli się na dwa obozy: na obóz peronistyczny i na obóz, no generalnie on różne nazwy przymówię, nazywa się ich radykałami, ale generalnie to są antyperoniści. Wiadomo, to jest pewne uproszczenie, ale generalnie te dwa obozy są dominujące. I od dziesiątek lat zawsze na, na pierwsze miejsce zajmował albo ktoś z tego obozu, albo ktoś będący sojusznikiem tego obozu. Natomiast, tak jak już na początku wspominałem, Argentyn sytuacja gospodarcza w Argentynie nie należy do najlepszych. W zasadzie jest to kraj, który gospodarczo sytuację ma jedną z najgorszych na świecie w tej chwili. Tak, na pewno jest spory kryzys gospodarczy. Tak, no generalnie jeżeli macie inflację roczną na poziomie przekraczającym 100%, no, no to, a pensje nie rosną w analogicznym tempie, no to prowadzi to do bardzo szybkiego zubożenia mhm. społeczeństwa, też Argentyna nie ma jakiejś bardzo rozwiniętej gospodarki, która mogłaby ich wyciągnąć z tej sytuacji. I doprowadziło to do tego, że o ile jeszcze te wybory, prawybory parlamentarne udało się tym partiom tradycyjnym wygrać, o tyle już prawybor, ale też z taką przewagą powiedziałbym bardzo niewielką, o tyle prawybory prezydenckie zwyciężył kandydat, który jest jakby zupełnie spoza tego podziału. Jest to kandydat Jawier Milej. W polskich mediach, które trochę tym takim jego zwycięstwem się zainteresowały, czasami można było znaleźć porównanie go do Sławomira Mencena. Tak, w kontekście naszych wyborów parlamentarnych, ale nie wiem, czy to jest adekwatne. Znaczy, to się bierze z tego, że Jawier Milej jest skrajnym libertarianinem. To znaczy, on postuluje program wyborczy, który opiera się na tym, żeby właściwie wyrugować państwo z gospodarki, żeby postawić wszystko na własność prywatną, żeby niemal doszczętnie znieść podatki. On akurat, on akurat jest też progresywny światopoglądowo, a czy niekoniecznie całe ugrupowanie stojące za nim podziela, podziela te poglądy? Tak, ale... ale na pewno, jeśli chodzi o libertarianizm, to jest to pogląd skrajny. Znaczy też libertarianie wewnętrznie, powiedzmy, że, że są Mają podziały, tak. Mają ma podziały. On jest z tych libertarian, którzy no, powiedziałbym, znaczy no, część libertarianów na pewno się tu nie zgodzi. Libertarian się nie, nie, nie zgodzi z tym, ale ja bym go zaliczył do tego skrzydła, które zdecydowanie daleko by w swoich reformach poszło. Generalnie on też zrezygnowałby nawet z waluty narodowej Argentyny, twierdząc, że ten ich bank jest niewydolny. No, przy tak szalejącej, dużej inflacji, są to poglądy, które cieszą się ogromnym poparciem. I on w prawyborach uzyskał ponad 28% głosów. Mhm. W związku z czym wydaje się, że szanse jego na zwycięstwo w pierwszej turze są minimalne. No bo, tak jak mówiłem, odpadły ugrupowania, które otrzymały poniżej 1,5% łącznie. Czyli w sensie to nie jest tak, że każdy kandydat, tylko jeżeli jest z danej, z danej opcji politycznej. Jest trójka kandydatów w prayborach, jeżeli oni łącznie uzyskają 1,5%, to już zwycięskiego kandydata w obrębie tej listy uprawnia do startu w tych zasadniczych wyborach, które się w październiku odbędą i, i teraz, żeby zwyciężyć w zasadniczych wyborach, gdzie no wydaje się, że będą trzy liczące się wzbliżone. Opcje, które będą walczyć o zwycięstwo, czyli będą antyperoniści, peroniści i właśnie Javier Milley z mm -hmm. swoją libertariańską agendą polityczną. To oni zawalczą o zwycięstwo w wyborach. No jeżeli on uzyskał 28%, to wydaje się mało prawdopodobne, żeby wygrał w pierwszej turze. Co ciekawe, w Argentynie, żeby zwyciężyć w pierwszej turze, nie trzeba otrzymać ponad 50% głosów. Mm -hmm. Jeżeli kandydat jest na pierwszym miejscu i uzyskał ponad 45% mm -hmm. głosów, to wygrywa w pierwszej turze. Co więcej, jeżeli uzyskał ponad 40% głosów, ale poniżej 45%, ale jednocześnie uzyskał więcej, jego przewaga nad kandydatem numer 2 wynosi ponad 10 punktów procentowych. To również wygrywa w pierwszej turze. Ta przewaga 10 punktów procentowych przy wyniku niższym niż 50%, to jest też coś, co się w krajach Ameryki Łacińskiej w kilku przewija. To jest taki charakterystyczny element demokracji w tym regionie, gdzie no, po prostu dochodzą do wniosku, że jeżeli ktoś ma taką, taką przewagę, no to być może druga tura jest niekoniecznie potrzebna. Tak to jest w ogóle też bardzo ciekawe, żeby wyjść z tej naszej bańki systemowej, ustrojowej i tak dalej. Kiedy dla nas naturalnie jest to zawsze 50%, że ta większość i tak dalej, a tutaj się okazuje, że nie jest że to jedyne, są, Że są państwa zaraz, i to tak. państwa, które w zasadzie funkcjonują na zasadzie demokratycznej, które mają te progi niżej ustawione są też państwa takie akurat to jest jedno państwo, przychodzi mi do głowy w Ameryce Łacińskiej Paragwaj, gdzie po prostu kandydat największą liczbą głosów wygrywa w pierwszej turze nie ma drugiej tury, niezależnie od tego jak to poparcie się rozłoży no, no, w zasadzie możemy powiedzieć, że to, to takie zupełnie, jak niektórzy mogliby powiedzieć niedemokratyczne, no, ale jak patrzymy na wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii no to jasne, wybieramy tam parlament i wybieramy w 650 okręgach, ale na tej samej zasadzie. Oni po prostu zastosowali to do, do wyborów prezydenckich ogólno Tak, więc tutaj się okazuje, że nie tylko 50% żyje człowiek, a można też. Tak, tak no, w i, w no, no i oczywiście e, w sposób e, proporcjonalny będą dzielone e, e, mandaty do, e, do Izby Reprezentantów argentyńskiej. Natomiast, no tak jak mówię, oczywiście, parlament ma tam duże znaczenie, natomiast mniejsze niż w państwach z systemami parlamentarnymi, ponieważ to nie parlament wyłania premiera, tylko swój rząd powołuje prezydent, mm -hmm. więc to też trzeba brać pod uwagę. No i też z tego względu, takie skupianie się medialne na wyborach prezydenckich w takich państwach jak Argentyna czy USA ma nieco większy sens niż w przypadku systemów parlamentarnych, gdzie mamy bezpośredni wybór prezydenta. Tak jak u nas, gdzie oczywiście te wybory u nas odbywają się oddzielnie, mm -hmm. więc to też jest trochę inna specyfika. No a w Argentynie zawsze przy okazji wyborów prezydenckich odbywają się też wybory parlamentarne. No i też tu warto zwrócić uwagę, że nawet jeżeli Javier Milei zostanie prezydentem mm -hmm. i nawet jeżeli jego opcja polityczna uzyska większość w tych wyborach, no to ona nie była jeszcze tak popularna przy poprzednich wyborach. W związku z czym dalej tej większości parlamentarnej, co przy uchwalaniu ustaw będzie ważne, nie będą posiadać. Tak, bo zmienia się tylko połowa. Tak, w związku z czym jeżeli oni chcą uzyskać taką realną większość, to muszą wygrać te wybory, uzyskać to poparcie również w kolejnych wyborach. Co swoją drogą ma swoje plusy w postaci takiej, że takie nagłe, tymczasowe zwroty sympatii mm -hmm. politycznych, nie pozwalają od razu wywrócić całego systemu. Tak, jestem ciekawa, jak to by wyglądało w przypadku Polski, kiedy mieliśmy kilkukrotnie te przypadki partii na trzecim miejscu, która pojawiała się w jednych wyborach, w kolejnych znikała, albo została wchłonięta przez jakieś inne ugrupowanie. Tak, no, w... ciężko stwierdzić, to też być może by zmieniło charakterystykę tak. tego, tego systemu. No tak jak mówię, tutaj też proces preselekcji jest absolutnie zupełnie mhm. inny niż w Polsce. A kiedy wybory kolejne? E, w Argentynie? Tak. Znaczy, tak jak mówię, wybory, pierwsza tura w październiku, mhm. e, ewentualna druga tura, tam jest chyba miesiąc przerwy, być może troszkę więcej. No a kolejne wybory parlamentarne za dwa lata, gdzie znowu jedna trzecia Senatu i połowa mhm. zgromadzeń, połowa niższej Izby Parlamentu zostanie wymieniona. Także na dziś kończymy przygodę z Argentyną. Bardzo dziękuję za tę podróż. Cieszę się, że Tomek mnie w nią zabrałeś i że wy uczestniczyliście w niej razem z nami. Mam nadzieję, że wiecie co nieco teraz więcej o ustroju Argentyny i o prawyborach, które się tam odbyły tego lata i że będziecie chcieli po różnych ustrojach i krajach jeszcze podróżować z nami. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, komentarzy, podzielić się uwagami, co sądzicie o takim systemie selekcji kandydatów i czy jakieś jego elementy może mogłyby być zastosowane według Was w Polsce? Dokładnie. Do zobaczenia, na lub bezpośrednio. Cześć.